Że tak naprawdę istota dojrzała moralnie to jest taka istota, to zna różne zasady. Jak te zasady wchodzą ze sobą w konflikt, to ona rozstrzyga na rzecz takiej zasady, za którą stoi więcej argumentów. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były autonomiczne w tym sensie. To dziecko, które jest takie oportunistyczne i konformistyczne, ma się oczywiście lepiej na świecie, w polityce i tak dalej, ale, no, ale to jest jakiś taki, powiedziałbym, mniej dojrzały osobnik. Nie wiem, czy dobrą mam wiecie, że to jest rzeczywiście takie dosyć potrzebne. Tak zakładał Kolbe.